Otwórzcie proszę Wasze Biblię, Księga Przysłów, 23 rozdział, Księga Przysłów, 23. Witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj mówimy Pana Jezusa. Będziemy czytali werset 26. Część druga naszego wykładu o wychowaniu dzieci. Pismo Święte mówi nam: Synu mój, daj mi swoje serce. Synu mój, daj mi swoje serce, a niech Twoje oczy strzegą moich dróg. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że wstęp jest bardzo ważny, ponieważ są różne poglądy, są różne metody wychowania dzieci i nie ma idealnego ani doskonałego, nie ma doskonałej metody, żeby wychowywać dziecko. Kilka powodów, dla którego tak jest. Przede wszystkim jest albo istnieje coś takiego jak wolna wola. Tak? Ty możesz zrobić wszystko idealnie i wychowywać diabła. Ty możesz popełnić bardzo dużo błędów i zobaczysz, że człowiek jest bogobojny i pobożny. I po prostu czasami Bóg daje łaskę i czasami człowiek odrzuca tę łaskę. To nie znaczy, że nieważne jak wychowujesz swoje dziecko. Prawda? Na przykład są ludzie, kobiety, które palą, kiedy są w ciąży, dziecko rodzi się zdrowe, silne, to nie znaczy, że wiecie co, kobiety wszystkie powinny palić, kiedy są w ciąży. Bóg dał ogromną łaskę. Jest to głupie, jest to bardzo nieodpowiedzialne, kiedy ktoś w ciąży pali papierosy. To, że ty robiłeś wszystko tak, jak Pismo Święte mówi i twoje dziecko wybrało odrzucać Boga, nie oznacza, że źle zrobiłeś. Nie oznacza, że nie postępowałeś pobożnie. I jeśli ty zignorowałeś albo ignorujesz to, co Pismo Święte mówi i ty pozwalasz dziecku robić tak, jak ono chce i ono dorośnie jest pięknym obywatelem Polski czy świata, jest cudownym człowiekiem, wspaniałym mężem i tak dalej, nie oznacza to, że dobre dzieło wykonałeś. Oznacza po prostu, że Bóg dał Twojemu dziecku bardzo dużo łaski. Więc my będziemy się starali patrzeć się na to, co Pismo Święte mówi. My z Magdą na pewno chcemy i wydaje mi się, że my chrześcijanie chcemy wychować nasze dzieci w sposób, jaki Bóg pokazuje, biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia, wszystkie rady, wszystkie ostrzeżenia, jakie Bóg dał nam w Piśmie Świętym. Jest to nasza mądrość posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia. Jeden z problemów takich wykładów w moim osobistym doświadczeniu jest taki, że zawsze osoba, która przedstawia ten temat, zawsze kiedy chodzę na jakiś wykład na ten temat, ja słyszę dwa rodzaje kazania, dwa rodzaje wykładu. Jedna osoba albo jeden kaznodzieja, nauczyciel Bożego Słowa mówi tak, jakby wychowanie dzieci polegało tylko i wyłącznie na karceniu. Tak? I to jest wychowanie dzieci. Tylko karkać. I koniec. I drugi obraz, tak? I druga skrajność jest taka, kiedy słyszy, jak osoba mówi, przedstawiciel czy kaznodzieja Bożego, nauczyciel Bożego Słowa mówi, dlaczego karcenie jest złe? Są po prostu dwa skrajne zdania. I wydaje mi się, że ja z tego powodu nie lubię słuchać takich wykładów, więc ja staram się unikać takiej metody, okej? Więc nasze wykłady w tym miesiącu będą wyglądały nieco inaczej.
Ja muszę powiedzieć natomiast, że będziemy poruszali temat karania. Jest to ważne, mam kilka punktów, ale dzisiaj nie będziemy mówili o tym. Dzisiaj jest ważne, ja chciałbym patrzeć na ten werset, dwa pytania zadać. Co mamy rozumieć przez to, że pragniemy serce naszych dzieci? Co ja rozumiem przez to? Czego konkretnie szukamy? Tak? Kiedy Salomon pisze, synu, daj mi swoje serce, co ma na myśli? Tak? Ja rozumiem, że daj mi swoje pragnienie. Daj mi swój plan. Daj mi swoją przyszłość. Daj mi swoje zaufanie. Zaufaj mi w tym życiu. Pozwól mi kierować, prowadzić Ciebie, tak? Więc my z Magdą, kiedy rozmawialiśmy o tym, zanim nasze dzieci się urodziły, myśleliśmy o tym, jacy będziemy rodzicami, czego będziemy szukali, co będzie dla nas ważne, co będzie nieważne, co będzie priorytetem i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym i tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, podkreśliliśmy, że musimy mieć plan. Dziecko, dzieci nie wychowują się same i sami nie nauczą się być wdzięczni, kulturalni, bogobojni, sprawiedliwi, dobrymi. Wszystko, co uważamy za cechami, za wartościami, musi być nauczone. Musi być nauczone. Wszystko, co jest wadą i wszystko, co jest złe i wszystko, co jest kłopotliwe, przychodzi naturalnie. Wydaje mi się, że każdy z nas, kto jest rodzicem, już wie o tym z doświadczenia. Ludzie, którzy nie mają dzieci, na pewno mówią, nie, to nieprawda, nie może tak być, ale wystarczy mieć jedno dziecko, już wiemy z doświadczenia, że dziecko ma tendencję, ma zepsutą naturę. Jeśli ty chcesz, żeby twoje dziecko było posłuszne, posłuszeństwo jest rzeczą dobrą, jest to cechą, jest to cnota, jest to wartość, która jest bardzo ważna w oczach Boga. Jeśli ty chcesz, żeby ono było posłuszne, jeśli ty chcesz, żeby ono było sprawiedliwe, jeśli ty chcesz, żeby ono było wdzięczne, my musimy nauczyć im tych cech. To nie przychodzi naturalnie. Nie ma przypadkowych wdzięcznych dzieci. Nie ma przypadkowych sprawiedliwych ludzi. Są to ludzie, którzy zostali wychowani albo nauczeni. Więc, czego oczekujesz po swoim dziecku? Czego szukasz? Bądź poważny w zadawaniu sobie takiego typu pytania. Czego ty szukasz? Ty chcesz, żeby twoje dziecko było jakie? Pracuj nad tym. My z Magdą akurat uznaliśmy, że dla nas jest ważne, było ważne, żeby nasze dzieci były mądre. Chcieliśmy, usiedliśmy i mówiliśmy, co my chcemy. My chcemy mieć mądre dzieci. Ja nie mówię w tym przypadku, nie mam na myśli o inteligencję, tak? Ja nie mówię o tym, czy dziecko jest w stanie powiedzieć, jaka jest stolica jakiegoś kraju na Afryce. Nie o tym ja mówię. Ja mówię o rozeznaniu pomiędzy dobrym a złem i wybieranie to, co jest dobre, niezależnie od kosztów ani od konsekwencji. To jest mądrość. Więc pytanie. Zaczęliśmy od pierwszej kartki w Starym Testamencie i czytaliśmy ostatnią kartkę i szukaliśmy, jak człowiek może być mądry. Czego powinniśmy nauczyć naszym dzieciom? I o dziwo, Pismo Święte ma odpowiedź na to. Cofnijmy nasze Biblię do pierwszego rozdziału tej samej księgi.
Pierwszy rozdział, Księga Przysłów. Zależy mi na tym, zależy nam na tym, żeby nasze dzieci były mądre. Mądre. Siódmy werset z pierwszego rozdziału. Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. Więc na samym początku, kiedy my zadaliśmy sobie pytanie, ok, co musimy zrobić, aby nasze dzieci były mądre? Pierwsza rzecz, nauczyć je bojaźni Pana. I robimy to w bardzo praktyczny sposób. Przede wszystkim regularnie i konsekwentnie mówimy im o Bogu. Jeśli dziecko nie zna Boga, dlaczego miałby się go bać? Jeśli nie wie, jak wielki jest Bóg, jeśli nie wie, na co Bogu stać, jeśli nie wie, jakie rzeczy Bóg nienawidzi, jeśli nie wie, co Bóg stworzył, jaki ma plan Bóg dla tych, którzy są Jemu nieposłuszni, to dlaczego miałby się Boga się bać? Wyjdź na ulicę, rozmawiaj z kimkolwiek, zadaj im to jedno pytanie. Czy ty boisz się Boga? I odpowiedź jest zawsze taka sama. Bo bać się Boga? Dlaczego? Przecież Bóg jest miłością. I kiedy ty czytasz Pismo Święte, wszyscy ludzie, którzy mieli do czynienia z Bogiem, byli przerażeni Nim. I ty powinieneś być przerażony na samą myśl, że Bóg jest i On patrzy się na ciebie. Jeśli ty żyjesz sobie tak, jakbyś nie miał powodu do tego, żeby być przerażonym Bogiem, coś chyba jest nie tak z twoją postawą. Więc początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I uczymy, i uczyliśmy, i nadal uczymy naszym dzieciom, zobacz, idąc tę drogę, robiąc to, co Panu Bogu się nie podoba, nosi ze sobą straszne i poważne i długotrwałe konsekwencje. Jak to robimy? No, przede wszystkim poprzez czytanie i pokazywanie im przykładów z Biblii. Czytamy regularnie Bożego Słowa i rozmawiamy z nimi o tych przykładach, o tych historiach, o tych wydarzeniach. Dlaczego Sodoma i Gomora? Dlaczego Potom? Dlaczego Kain? Dlaczego Goliat? Dlaczego Egipt przez 400 lat? Dlaczego Dawid stracił swoich synów? Dlaczego Herod został zabity? Dlaczego Safira i Ananiasz? Dlaczego oni zostali zabici? Dlatego, że oni nie bali się Boga. Dlatego, że oni postępowali w sposób tak, jakby Bóg nie istniał. I postępowali jak? No tak, jak jest napisane tutaj. Gardzili mądrością i karnością. Wybrali odrzucić Boga. Więc naucz swojemu dziecku bojaźń Pana. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że sposób wychowania dzieci biblijny kategorycznie różni się z metodami tego świata. Świat mówi kategorycznie, że nie, bojaźń, nie chcesz, żeby twoje dziecko się bało. Nie chcesz nauczyć dziecko bojaźni. Biblia mówi nam, że to jest początek mądrości. Po drugie, w tym samym kontekście zależało nam na tym, żeby nasze dzieci same wybrały, same umiały, same nauczyły się nienawidzieć złego. Nienawidzieć złego. I tutaj jest to trudne, ponieważ jak możesz nauczyć drugiej osoby nienawidzieć złego? Marcin przeczytał nasz tekst. Nie wiem dlaczego, ale... Dokładnie. Hebrajczyków, pierwszy rozdział.
List do Hebrajczyków, 1 rozdział. Rozglądam się i ja akurat pracuję w szkole i dzieci, i społeczeństwo nasze, i sąsiedzi, i ludzie na siłowni, ludzie na wojsku. Wszyscy mam jedno wspólne. Miłują świat, miłuje to, co jest złe. Kiedy sam Chrystus przyszedł na świat, On stanął i On objawił im siebie, tak? On ofiarował się. A ludzie odrzucili Go. Dlaczego? Bo bardziej umiłowali ciemność niż światłość. To jest dla mnie niesamowite i przerażające, jak bardzo ten świat miłuje to, co jest złe. Złe zachowanie, zła kultura, złe uczynki, złe żarty, zła mowa, złe postępowanie wobec kobiet, wobec mężczyzn, złe relacje, złe decyzje. Po prostu ten świat jest zafascynowany tym, co jest złe. Jak możesz nauczyć kogoś miłować albo nienawidzieć to, co jest złe? 9 werset. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. To jest klucz. Naucz swojemu dziecku miłować to, co jest sprawiedliwe, to, co jest dobre, to, co jest korzystne dla nich. Jak? No, przede wszystkim pokaż, naucz, żyj tą dobrocią. Zobacz, co to znaczy sprawiedliwość. Badaj to, co Pismo Święte mówi na temat sprawiedliwości. Porównuj sprawiedliwe postępowanie, a złe i niesprawiedliwe postępowanie. Zachęcaj dziecko do tego, żeby było sprawiedliwe. Zobacz, pokaż je, kiedy postępuje niesprawiedliwe, albo kiedy doświadcza to, co jest niesprawiedliwe, prawda? I pokaż to, czy to jest w porządku, czy to jest dobre, czy to jest słuszne, czy ty chcesz tak być. Naucz dziecko miłować to, co jest sprawiedliwe. I naturalnie, jako konsekwencje, będzie miało nienawiść do niesprawiedliwości. Zależało nam na tym, żeby nasze dzieci były silne. Raz jeszcze, ja nie mam na myśli mięśnie, chociaż ten chłopak tutaj chciałby być jak Hulk, prawda? O, fajnie, chciałby być bardzo silny. Ale my mamy na myśli bardziej, albo raczej, będąc wśród znajomych, wśród kolegów, wśród ludzi, kiedy nie ma opieki, mieć takiego silnego charakteru, żeby móc powiedzieć, nie, ja nie zrobię tego, pomimo tego, że nie ma rodziców. Pomimo tego, że nie ma pani nauczycieli, pomimo tego, że nie ma policji, pomimo tego, że nie ma osób dorosłych, pomimo tego, że nikt się nie dowie o tym. Jak można nauczyć dziecko siły? Otwórzmy Stary Testament i kto pierwszy znajdzie prawo dla ciebie. Księga Nehemiasza, 8 rozdział. Mamy? Brawo, Marcin, brawo. Taki pokój. Ósmy rozdział, to jest strona 576. 10 werset. I powiedział im, idźcie, jedźcie tłuste potrawy i pijcie słodki napój i poślijcie porcje tym, którzy sobie nic nie przygotowali. Dzień ten jest bowiem święty dla naszego Pana. Dlatego nie smućcie się, gdyż radość Pana jest w
waszą siłą. Jest to ciekawe, jak siła jest przedstawiona we Piśmie Świętym i jak siła jest przedstawiona na tym świecie. Ktoś jest silny, ma miecz, ma władzę, ten jest silny. I tutaj jest bardzo ważne dla nas, był to bardzo ważny punkt. My chcieliśmy nauczyć, biorąc to pod uwagę, nauczyć naszym dzieciom cieszyć się Bogiem, cieszyć się Panem. Jest napisane tutaj, że radość Pana jest waszą siłą. I rodzice, zwłaszcza wierzący rodzice, bardzo często podkreślają, jak ważne jest przychodzić do zboru, modlić się, czytać Boże Słowo, bać się Boga, służyć Bogu, a być zajęty Jego Królestwem i budowaniem Jego Kościołem. I bardzo często zapominamy o tym, że to brzemię Chrystusa nie jest ciężkie. Nie jest to kara przychodzić do zboru. Nie jest to rzeczą, ten film leci i mielibyśmy okazję oglądać go, ale w niedzielę o 10 musimy chodzić do zboru. I rodzice bardzo często popełniamy taki błąd. Chcąc lub nie chcąc, pokazujemy naszym dzieciom, że chodzenie do kościoła, albo służenie Panu, albo Bóg jest ciężarem, jest brzemieniem dla nas. Nic dziwnego, że osoby, dzieci, które dorastają i chcą mieć wolność, mówią: hej, nie chcę brzemię Boga, ja chcę żyć dla siebie. Nic dziwnego, ponieważ nie zostały nauczone cieszyć się Panem. Chodzenie do kościoła, służenie Panu, modlitwa, czytanie Boże Słowo, poznanie Boga, chodzenie z Bogiem, relacja z Bogiem, miłość Boża, łaska Boża. Bóg powinien być naszą radością. Powinien być, chodzenie do zboru powinien być szczytem naszego tygodnia, a nie, ojejku, kolejny raz musimy chodzić do zboru. I my rodzice powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni, jaki przykład dajemy naszym dzieciom. Wychodząc z domu, kłótnia, prawda? Nie jesteś gotowy, ale ty wiesz, i kłótnia. I co robią dzieci? Obserwują, słyszą i mówią: dlaczego ja chciałbym mieć coś wspólnego z tym? Lepiej się wyspać, lepiej dać sobie spokój z tym, lepiej zapomnieć o tym. Radość Pana jest siłą. Więc mówimy o Bogu nie tylko, kiedy mówimy: nie wolno. Dlaczego? Bo Bóg powiedział. Wszystko, co my mamy, mamy dzięki Bogu. Wszystko dobrego, co my doświadczamy, jest z dobroci, jest z łaski, jest z hojności Boga. Powinniśmy nauczyć dzieci widzieć i szukać i rozpoznać rzeczy, które my doświadczamy, które my otrzymujemy, które my mamy dzięki Bogu. I dziękować Bogu i cieszyć się Nim. Zależało nam na tym, żeby nasze dzieci były spokojne. Spokojne w tym znaczeniu, że miały pokój. Miały pokój w swoim życiu. Ponieważ jest bardzo, może inaczej, ten świat jest brutalnie zły i ciężki. I wszędzie są burze, są doświadczenia, są walki, są problemy, są przeszkody i są olbrzymie. I dziecko, kiedy widzi ten straszny, przerażający i zły świat, wpada w panice: co ja mam zrobić? I od razu myśli, że musi pójść na kompromis. Myśli sobie, że musi postępować taki ten świat, żeby być akceptowany, żeby być przyjęty, żeby przetrwać. I my jako dorośli wiemy, że to nieprawda. I my jako dorośli wiemy, że jest lepszy sposób.
Chcieliśmy nauczyć naszym dzieciom mieć pokój podczas burzy, podczas w oblicze olbrzyma, pokój podchodząc do wielkiej przeszkody, pokój podczas bitwy. Tak jak Dawid powiedział, chociaż tysiące wrogowie otaczają mnie, ja będę Tobie ufał, ja będę miał pokój. W Księdze Izajasza, 26 rozdział, jest piękny przykład tego, jak możemy to osiągnąć. 26 rozdział. Trzeci werset. Człowieka polegającego na Tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. Człowieka polegającego na Tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. Człowiek pomimo tego, że jest otoczony wrogiem, otoczony problemami, staje twarzą w twarz z wrogiem, z olbrzymem, stoi przed wielką przeszkodą, pomimo tego może mieć nie tylko pokój, ale doskonały, zupełny, 100% pokój. Dlaczego? Bo Tobie ufa. Bo Tobie ufa. I rodzic, który ucza swoim dzieciom poprzez bycie przykładem, jest genialnym wzorem i bardzo, bardzo pomocny. Naucz swoje dziecko polegać na Panu. Polegać na Panu i to się zaczyna od samego początku. Podchodzisz do egzaminu, podchodzisz do sprawdzianu, podchodzisz do jakiegoś problemu, masz jakąś rozmowę, jest ciężko. Naucz swojemu dziecku od dziecka polegać na Panu. Jeszcze jedna rzecz. My chcieliśmy nauczyć naszym dzieciom, że wszystko mają, wszystko czego potrzebują, mają dzięki Bogu. Otwórzcie proszę Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Chcieliśmy i chcemy nauczyć, wychować nasze dzieci z taką wiedzą, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, On wie o wszystkim i mają wszystko, czego potrzebują w Bogu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 i 34 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Jestem pełny podziwu w negatywnym znaczeniu, pełen rozczarowania rodzicom, którzy robią wszystko, przygotują wszystko, żeby dziecko miało udane życie, żeby miało sukces w tym życiu, a potem jeśli na sam koniec zostaje czas, to wtedy można szukać Boga, wtedy można służyć Bogu. Czyli dziecko chodzi do szkoły, super, dzięki Bogu za to, ale potem są korepetycje, potem są dodatkowe zajęcia, jest angielski oczywiście potrzebny jest koszykówka, jest piłka nożna, jest tenis, jest pływanie, są konie, jest pianino, są skrzypce, jest gitara oczywiście, jest taniec i jest jak spać spokojnie i są różne teorie, które trzeba się nauczyć, a potem a nie ma czasu, żeby chodzić do zboru, ponieważ moje dziecko jest zbyt śpiące, ponieważ ono nie wytrzyma, ponieważ ono nie umie usiąść spokojnie przez 2 godziny i posłuchać kazania, ponieważ ono nie ma siły, ono nie da rady, ono jest zbyt słabe.
I rodzicom się wydaje, że jeśli wszystkie te zewnętrzne potrzeby zostają zaspokojone, to wtedy ono będzie miało im dane życie. I Biblia mówi nam dokładnie na odwrót. Postaw Boga najpierw w swoim życiu. Postaw Boga pierwszy w swoich decyzjach, w swoich planach, w swoim kalendarzu, a potem wszystko znajdzie czas dla to. Kiedy my mamy kalendarz, kiedy przygotujemy plan, najpierw jest Bóg, a potem są pozostałe rzeczy. Najpierw Bóg, a potem koszykówka. Najpierw Bóg, a potem studia. Najpierw Bóg, a potem plan. Najpierw Bóg, a potem X. Bo co z tego, że ktoś będzie mistrzem piłki nożnej, a trafi do piekła? Co z tego, że twoje dziecko będzie najlepszym, najsłynniejszym naukowcą w historii Polski, a ono jest oddalonym od Boga? Co z tego, że ono gra fantastycznie na gitarze i śpiewa i jest na tym programie You Can Dance, czy Masz Talent, cokolwiek, i na koniec Chrystus mówi: idź ode mnie, ja ciebie nigdy nie znałem. Co z tego? Szukamy koniec, co będzie na samym końcu. Jaki jest nasz cel? Czego my szukamy? Co my pragniemy? Co my oczekujemy po naszych dzieciach? Chcemy, żeby one miały talent? Zapomnij o Bogu. Chcemy, żeby one były nauczone w najwspanialszym uniwersytecie? Okej? Okay? Ignoruj Boga. Jeśli ty chcesz, żeby twoje dziecko służyło Panu i miało życie wieczne i miało pokój z Bogiem, posłuchaj, co Bóg ma do powiedzenia. Postaw go pierwszy w swoim życiu. I jak możemy im tego nauczyć? Poprzez osobisty przykład. Bo najgorszy rodzic jest ten, kto mówi do dziecka: nie przeklinaj, a sam przeklina. Najgorszy rodzic jest ten, który mówi: słuchaj dziecko, ty nie pal, ponieważ palenie jest bardzo niezdrowe. Jest niezdrowe, ale ono sam pali. Słuchaj, ty chodź do kościoła, ale ja jestem zbyt dużym leniem, żeby wyjść z łóżka i pójść do kościoła na czas. Wśród dzieci wierzących, dzieci, które wychowują się w zborach, największość dorastających dzieci odchodzi ze zboru z jednego powodu. Ten powód jest: rodzic przychodzi do zboru i zachowuje się w pewien sposób, kiedy jest w zborze, a zupełnie inaczej, niż jak jest w domu. Czyli mówi jedno, a robi inaczej. Najlepszy sposób, żeby nauczyć swojemu dziecku postępować w jakikolwiek sposób, jest bycie wzorem, jest bycie przykładem dla nich. Twoje dziecko będzie chciało ciebie naśladować. Ono chce być do ciebie podobne. Mężczyźni, bracia, twoi synowie chcą być do nas podobni. W momencie, kiedy dajemy im zły wzór, oni zaczynają szukać innego wzoru. Więc to jest pierwsza rzecz. Jaki masz plan? Jaki masz cel? To jest kilka celów, jakich my mamy, a mam nadzieję, że wy również macie konkretny plan dla waszych dzieci. Za tydzień zobaczymy, dlaczego, jak daleko pójdziemy z tym pragnieniem, żeby mieć serce naszych dzieci.